Tę refleksję nazwałem niemy krzyk, bo wierzę, że obecna sytuacja dotycząca ochrony prawa do życia dzieci nienarodzonych, u których wykryto wady rozwojowe, może przyczynić się do uwrażliwienia na pomoc i rodzicom, i nieraz samotnym matkom, także samotnym ojcom zmagającym się z ogromnym trudem wychowania dziecka z niepełnosprawnością. I ten niemy krzyku patruje w tych dzieciach, które czasami w zaciszach domu nie są w stanie powiedzieć, wyartykułować swoich potrzeb, pragnień, a rodziców często nie stać na to, by zapewnić im to, co niezbędne i podstawowe. Często mówimy, że prawdziwy problem w życiu ludzkim pojawia się wówczas, gdy rodzi się dziecko z niepełnosprawnością które wymaga wyjątkowej, wręcz heroicznej postawy ze strony rodziców i opiekunów. Jeśli my jako społeczeństwo będziemy nieczuli i pozostaniemy, pozostawimy tych ludzi samych, samym sobie, to w jakiś sposób bierny przyczyniamy się do ich cierpienia, poszerzamy to cierpienie, ten trud, który... Niejednokrotnie staje się ponad ludzkie siły. Ktoś, kto zna takie rodziny lub sam zmaga się z tym problemem, to wie, o czym mowa. Też jest takie pytanie dla nas wszystkich czy ktoś z nas yy, spędził choć jedną godzinę z dzieckiem, które wymaga szczególnej opieki, troski? To, co obecnie dzieje się na polskich ulicach, rodzi we mnie pytanie, we mnie jako księdzu: jak ja jeszcze mocniej, głębiej i konstruktywniej mogę wesprzeć rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne? Rodzi się we mnie taka refleksja, że może należy udoskonalić dotychczasową pomoc: zaprosić jeszcze więcej osób, więcej parafian do pomocy. Rodzinom wychowującym niepełnosprawne dzieci. Taki, taki promyk światła wczoraj jeden z parafian w związku z obecną sytuacją tak napisał: Mam możliwość wspomóc rodzinę wychowującą niepełnosprawne dziecko. Jestem do dyspozycji. Proszę bardzo. To bardzo pocieszająca wiadomość. E, takie proste rzeczy. Wykupić leki, sfinansować rehabilitację, wspomóc nie wiem, w zapłaceniu czynszu, kupić pieluchy, wesprzeć w czasy i wypoczynek wakacyjny czy rehabilitacyjny. Posłać także osobę kompetentną, która może skorzystać, która może pokazać, jak skorzystać z pomocy, która się należy ze strony państwa, nie wiem, miasta gminy. Czasami ludzie są tak pochłonięci tą opieką nad dzieckiem, gotowaniem, sprzątaniem, przewijaniem, praniem, że nawet nie są w stanie gdzieś wyjść poza dom i, i tak żyją. A przecież nikt nie jest samotną wyspą, gdzieś przecież żyją sąsiedzi, ludzie. Mówię o tym, ponieważ leży mi to bardzo na sercu, bo, bo na terenie naszej parafii mamy bardzo dużą szkołę dla dzieci z niepełnosprawnością. Znana jest ta szkoła w całym mieście i w regionie. Nie wiem, tak mi przychodzi teraz do głowy spontanicznie, że można spont skontaktować się z panią dyrektor i zapytać, w czym i jak mogę pomóc, jeżeli chcę wesprzeć yy, taką rodzinę. Dyrekcja, myślę, że ma bardzo dobrą diagnozę: środowiska, co, jak, komu, ile, gdzie. Wierzę, że obecna sytuacja może zrodzić także dobro w postaci jeszcze większego uwrażliwienia na ludzkie cierpienie i wyjście mu naprzeciw z konkretną pomocą. Te rodziny, te osoby są wśród nas, nie mieszkają gdzieś na końcu świata, to przecież nasi sąsiedzi. A czasami to smutne, co powiem, to czasami także nasza rodzina. Będąc już wiele lat proboszczem, yy, widzę, że parafia daje wiele możliwości do tworzenia sieci pomocowych. Mamy tego dowody na przestrzeni wielu lat. Myślę, że w tej dzisiejszej sytuacji wszystko, co można zrobić, yy, najbardziej konstruktywnego, najlepszego, to skupić się na służbie i konkretnej pomocy. I co bardzo ważne, co, co należy podkreślić, yy, trzeba to robić bardzo dyskretnie. Bez rozgłosu, bez jakichś kamer, bez, bez jakichś wywiadów, że tu się pomogło, tam się pomogło. Co to, czemu to miałoby służyć? To, to, to jakby już otrzymali swoją nagrodę. Trzeba pomagać za autentycznością, chęci pomocy. Od razu ktoś to zobaczy. To nie musi być zaraz jakaś gigantyczna pomoc ludzka solidarność ludzka wrażliwość. Zapraszam bardzo gorąco do podzielenia się swoimi pomysłami. Można pod tu moją refleksją umieścić jakieś swoje spostrzeżenia i to, co jakoś wam podpowiada serce. Cóż powiedzieć, chrześcijaństwo bez miłosierdzia nie istnieje. Staje się martwą teorią, która już nikogo nie pociąga ani nie przemienia. Ani nie jest inspiracją ani dla dzieci, ani dla młodzieży, ani dla dorosłych, ani dla starszych. Niech chęć pomocy, która gdzieś drzemie w sercach naszych, będzie coraz mocniej rozpalana tym ogniem, właśnie wołania tego niemego krzyku dzieci i ludzi leżących w swoich łóżkach, czasami w samotności. I to będzie dla nas jakimś rachunkiem sumienia. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.